No i fantastycznie. Nie wiem, czego mam Lexusa. Zobaczcie, jakiego orzecha mamy tu pod maską. Nawet nie wiem, jaki literaż i co to za silnik. Chyba jakaś V12? Zrobimy tą gablotę na drift, na spokojnie. Podobają mi się Lexusy ogólnie z wyglądu. W kokpicie są, w środku są fajne. No ten to już jest wiadomo, kosmos, nie? Ale te takie Lexusy dla normalnych śmiertelników też są spoko. Dzięki za donacik. Co tu mamy za silnik w ogóle? Nie będziemy chyba wymieniać. V12 6,5 litra możemy tutaj wsadzić. Do driftu to tego chociaż zróbmy już jakiegoś koksa. Pewnie tutaj standardowe te spoilery możemy mieć i tak dalej, ale zostawmy to co jest. Tutaj będziemy podczas driftu mieli wysuwany ciekawy spoilerek. Dajmy trochę takie lepsze oponki, bo tu na pewno będziemy mieli dużo mocy. No ale w ogóle jakieś staty przesadzone w ten samochód ma. 467 kW ma obecnie i w sumie dosyć niską wagę, niecałe 1500 kg przed odciążeniem i przed dodaniem mocy, także muszę się wam w ogóle pochwalić, bo dzisiaj miałem rozmowę bardzo ciekawą przez Skype'a. To było nagranie do Radia Czwórki. Kojarzycie Radio Czwórkę czy nie? Nie wiem, czy kojarzycie, bo pewnie nikt z was radia już nie używa. W każdym razie miałem to nagranie do Radia Czwórki i to nagranie odbyło się no po prostu przez Skype'a. Dzisiaj, dosłownie przed streamem o 18 byłem umówiony. Będzie emisja normalnie tego nagrania w niedzielę o 9.30 będzie. Jeśli ktoś chce z was posłuchać, to możecie sobie wpaść, czy tam odpalić po prostu radio. Tak mówię wpaść, bo już w dobie takich internetów raczej nikt nie będzie radia specjalnie odpalał, nie wiem. W każdym razie będzie ta audycja ze mną i też jak ktoś nie będzie chciał sobie posłuchać, to będzie nagranie na YouTubie w postaci takiego podcastu parę minutowego. Będzie można posłuchać sobie, jak gadam właśnie z redaktorem na temat mojego kanału. W sumie byłem zdziwiony, że zrobili taki research i naprawdę wiedzieli, o co chodzi w moim kanale i tak dalej, bo powiem wam, że mając do czynienia z różnymi ludźmi, którzy są gdzieś tam w tej branży, mało kto nawet wie, mało kto ma ochotę w ogóle zobaczyć, co jest na tym kanale i tak dalej, nie? Nie wie, o czym co ja robię na tym kanale, w co ja gram. A tutaj redaktor wiedział, że się zajmuje grami wyścigowymi, że tam trochę motoryzacja i tego typu rzeczy. I naprawdę fajnie ten temat prowadził, fajne takie pytania, widać, że się bardzo dobrze przygotował, także naprawdę chwała mu za to. No mówię, miałem do czynienia z różnymi ludźmi z branży, którzy totalnie się nie przygotowali do rozmowy, powiedzmy, gdzieś tam ze mną. No, także ja myślałem, że tam będziemy rozmawiać w ogóle o tych aktach i tak dalej, tak się mentalnie przygotowałem do tego, ale... Wow, jaki dźwięk! Wow! Obniżone na maksa, nie? Dobra, ja wyjeżdżam z miasta. Uhu. Ej, to jest chyba dobra fura. Tak w ogóle. Nie wiem, czyśmy dobrze zrobili, że daliśmy ją na drift. Ale ciu tam. Jedziemy. Ale jaki dźwięk w ogóle kozacki. No nie, ty. Znowu rowery, kurde, na drobne kawałeczki. W każdej grze wyścigowej są rowery. Nie ma deskorolek, nie ma hulajnóg, nie ma, nie wiem, jakiegoś tam innego transportu. Są rowery, kurde, w każdym. Need for Speedach, od Most Wanted, w Undergroundach chyba też były rowery. Wszędzie są te zasrane rowery, ja nie wiem, co oni mają z tymi rowerami. Uwaga. Już wiem, co musimy zrobić w tym aucie, moi drodzy. Wiem, co go boli. Daliśmy tu za dobre opony. Za dobre opony, żeśmy mu dali. Wow!
No, da się go łatwo przesterować. Straszny jest. Tutaj w tym Lexusie LFA, jeśli chodzi o driftowanie, przynajmniej na tym ustawieniu, które ja mam, jest tak, że jak się już przejdzie pewien próg, znaczy jak za duży kąt zrobimy, to już się go nie da z powrotem wrócić na ten. Nie da go się, wiecie, opanować, nie? Już leci po prostu, żeby się odwrócił. Czy pamiętasz jeszcze kogo tego? No pewnie, przecież ja ostatnio z nim grałem na streamie, chyba we wtorek albo w środę. Nim się chyba da radę takie fajne, szalone drifty szybkie robić. Coś takiego. On się chyba najbardziej do tego nadaje. Ooo! Ale strasznie przyczepny jest skubaniec. Naprawdę, ja już tutaj zrobiłem chyba wszystko, co mogłem, jeśli chodzi o... o to, żeby nie był przyczepny i dalej zbiera, i to bardzo dobrze. No tutaj całkiem spoko poszedł. Ale ogólnie on jest chyba do takich szybkich, szalonych driftów. Na takie długie łuki. Chociaż tutaj tak technicznie też sobie fajnie poradził. W moich rękach. Może jakby ktoś inny nim driftował, to poszło lepiej. Nie wiem. Oooo, strasznie. Ferrari FXX Cana Drift. Nie no, tego to już totalnie. Ja nie wyobrażam sobie na drift. Nawet z tym Lexusem ja myślałem, że będzie naprawdę sobie fajnie radził. Nie? Ale jest tak. No jest nieciekawie. Jeszcze tutaj mamy to duże rondo. Zobaczymy, jak tam sobie ogarnę go. Dobra, jedziemy na dół. Ło, bardzo ciężko. Bardzo łatwo przesterować. Tutaj z tym gazem próbuję jakoś manipulować, ale ciężko jest. No dobra, teraz jakoś poszło. No, szału nie robi ten Lexus. Fajnie brzmi i myślę, że to byłby dobry samochód na wyścigi ogólnie, bo jest mega przyczepny. Przecież ja nigdy nim nie jeździłem w tej grze. Chciałbym go sobie kiedyś zrobić i pojeździć tutaj z wami. Tylko musi więcej osób mieć Forza Horizon 3, nie? Lexus LFA.